Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, mamy niedzielę. Trzeba zrobić nowy konkurs historyczny, który zapowiadałem już jakiś czas temu. I tak, w tym filmie dowiecie się, jakie pytania będą, więc radzę oglądać go do końca. Po drugie, dowiecie się, jaka nagroda będzie. Po trzecie, dowiecie się, kiedy ten konkurs będzie i gdzie, prawda? Zaczynamy może od końca, czyli konkurs odbędzie się jutro o godzinie 19 na moim hitboxie, tutaj na kanale Hallak Pogrywa. I teraz tak, jeżeli chodzi o nagrodę, albo może nie, nagroda będzie później, a teraz przeczytam wam pytania. Wybrałem 10 pytań, chyba, albo 9. Niektóre są bardzo proste, niektóre są naprawdę trudne. No ale zobaczymy. Przeczytam je tak na szybko. Podaję wam pytania jeszcze raz, może się wytłumaczę. Pytania podaję dlatego, żeby więcej ludzi zachęcić do tego konkursu, do wzięcia udziału. Jeżeli pytań bym nie podał, każdy by strzelał. A tak, każdy z was może, poświęcając, nie wiem, kilkanaście minut w internecie, zwiększyć swoje szanse po prostu na wygranie nagrody. W którym roku zadebiutowały na polu bitwy gazy bojowe? To jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa. Kto jest konstruktorem samolotu Supermarine Spitfire? Pytanie numer trzy. Jaką nazwę nosiła wieś, uwaga, jaką nazwę nosiła wieś na terytorium III Rzeszy zajęta przez Polaków w czasie kampanii wrześniowej? I tutaj będą podane cztery nazwy. Także to jest dosyć trudne pytanie. Pytanie numer 4. W czasie kampanii wrześniowej generał Tadeusz Kutrzeba, prosząc o zgodę naczelnego wodza na zwrot zaczepny Armii Poznań w kierunku wsparcia Armii Łódź, posługiwał się improwizowanym kodem, obawiając się oczywiście przechwycenia rozmowy. Generał Kutrzeba informację zamiaru ruszenia na Łódź zakodował jako: chcemy ruszyć na, i teraz trzeba będzie użyć tej nazwy, czy na statki, czy na fabryki, czy na bawełnę, czy na sterburtę. Jest to dosyć trudne pytanie, nie powiem, ale słuchajcie, no, różne pytania przysyłaliście. Aha, oczywiście nie powiedziałem. Te pytania były ułożone przez was. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będzie żadnych, tutaj rozbieżności, ponieważ ostatnio były, dotyczyły generała Rommla. Pamiętam to. No ja po prostu korzystam z tych pytań, które wy mi przysłaliście, no bo nie chciałbym, żebyście pomyśleli, że na darmo to wszystko pisaliście. Także te wszystkie pytania wasze, no prawie wszystkie, bo niektóre są, tak powiedzmy, wymagają specjalistycznej wiedzy, że ani ja nie znam na niej odpowiedzi, a niestety nie mam czasu, żeby gdzieś tam w książkach szukać. Bardzo przepraszam za to. No, a wy moglibyście udzielać różnych wypowiedzi, no i są też pytania, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi, prawda? Dlatego wybieram takie, które, no, są, powiedzmy, odpowiednie. Jedziemy dalej. Jaki znak miała pierwsza dywizja pancerna generała Maczka? No i tutaj albo hełm husarski ze skrzydłami, albo pięść, albo czerwoną jedynkę, albo błyskawicę uderzającą w czołg. Następne pytanie. Kto dowodził 6. Armią Niemiecką w bitwie o Stalingrad? Tutaj będziecie musieli odpowiedzieć, czy Rommel, czy Paulus, czy Manstein. Następne pytanie. Jak nazywany był pierwszy polski pociąg pancerny, który wziął udział w bitwie pod Mokrą? Tutaj nie będę wam odpowiedzi czytał, bo możecie sobie to spokojnie znaleźć. Następnie, jak nazywał się jeden z czołowych konstruktorów rakiet Pionier podboju kosmosu, konstruktor rakiety Saturn V użytej w misjach Apollo? Chodzi tutaj, no, o postać związaną, to jest bardzo proste pytanie, o postać związaną z II wojną światową oczywiście. Będą tutaj podane cztery nazwiska, na pewno, uwierzcie mi, każdy z was odpowie prawidłowo. Chociaż, kurczę, biorąc pod uwagę ostatni konkurs i wasze odpowiedzi na niektóre pytania, to może nie powinienem być taki pewny. Następna sprawa. Jak nazywał się
pierwszy całkowicie polski samochód? To jest pytanie niezwiązane akurat z wojskowością, ale postanowiłem je dać. A więc czy to było FSM Syrena 101, czy FSM Fiat 126P, czy CWS T1, czy też może Fiat 508? Od razu powiem, że kompletnie nie znam odpowiedzi. Wiem, jaka odpowiedź jest prawidłowa, bo zaznaczyła ją osoba, która pytanie ułożyła, że tak powiem. Natomiast nie mam pojęcia, czy tu mnie w kanał nie wpuszcza, ale okej. I ostatnie pytanie. Który z czołgów II wojny światowej posiadał miotacz ognia? Czy to był M4DD Sherman, czy Churchill Crocodile, czy może T-34-76, czy może Panzer 4J? Okej, słuchajcie, takie były pytania. I teraz przechodzimy do nagrody. Otóż, moi drodzy, zadałem wam jakiś czas temu pytanie, czy chcielibyście konkursy historyczne z wieloma drobniejszymi nagrodami, czyli książkami, tak jak było ostatnio w dwóch ostatnich konkursach. Takie książki tam, powiedzmy, kupowane na Allegro, różne leksykony, tego typu rzeczy związane z wojskowością, historią. Czy też może chcielibyście jedną porządną nagrodę? Wasze zdania były podzielone. Powiedzmy, że większość chciała mniejsze te nagrody, ale była też spora grupa, która chciała jedną porządną nagrodę. Mniej więcej rozłożyło się to 65% do 35%, 60% do 40%, coś takiego. Więc postanowiłem, że dwa konkursy historyczne będą zawsze z nagrodami książkowymi, bo to będą książki zazwyczaj jakieś drobniejsze, natomiast jeden będzie z nagrodą grubszą. A ponieważ dwa konkursy historyczne już były, no to teraz będzie konkurs z jedną dużą nagrodą, prawda? Teraz tak, jeżeli chodzi o nagrodę, słuchajcie tak. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję za wpłatę. Tutaj, jak wiecie, jest przekaż darowiznę i jakiś czas temu wpłynęła fajna kwota od szczodrego darczyńcy. Oczywiście ta kwota będzie przeznaczona na nagrodę. Dodatkowo, jak wiecie, sporo tam reflinków pod moimi filmami jest. Wy się z tego rejestrujecie czasami, ja mam z tego jakieś pieniądze, więc od siebie dołożę do tej wpłaty, która wpłynęła jako darowizna i mamy nagrodę. Tadam! Słuchajcie, przeglądałem bardzo długo Allegro, zastanawiałem się, co to powinno być i znalazłem coś takiego. To jest aukcja jakiegoś, nie wiem, czy to jest jakaś firma, chyba jakaś firma, bo tu tych książek sprzedaje mnóstwo. Wielki leksykon uzbrojenia, 28 tomów. Słuchajcie, jest taka seria, to są takie jakby zeszyty, każdy, coś jak typy broni i uzbrojenia, ktoś starszy będzie wiedział dokładnie, o co chodzi, tylko że o wiele obszerniejsze, wydaje mi się, niż typy broni i uzbrojenia, ponieważ 60 stron ma każdy taki zeszyt, jest to klejone, tam typy broni i uzbrojenia chyba zszywane było. I słuchajcie, jest aż 28 tych tomików, wszystkie traktują o uzbrojeniu Polaków w 1939 roku. Tutaj macie wyszczególnione, co to takiego jest, czyli zaczyna się to czołgiem lekkim 7TP, później jakieś CKM, czyli tu jest broń strzelecka, samoloty, jest tutaj artyleria, jest tutaj... to co tu jeszcze mamy? Moździerze na przykład tutaj... niszczyciele wicher burza, czyli okręty również i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to wam się spodoba. Dla zwycięzcy ja to po prostu kupię, zwycięzca poda mi swój adres i od razu ten facet, czy też ta firma wyśle to do osoby, która wygra. Oczywiście jest 10 pytań, natomiast nagroda będzie w odpowiedzi na jedno pytanie i wy nie wiecie na które. Ja zadecyduję, na które pytanie i później wylosujemy sobie zwycięzcę. Ale jeszcze inaczej powiem. Jeżeli, słuchajcie, komuś się ta nagroda nie podoba, bo twierdzi na przykład, że te tomiki, wielki leksykon uzbrojenia są do dupy, że nie podobają mu się i chciałby coś innego, to osoba, która wygra, może zrezygnować właśnie z tego i za 230 zł, bo tyle kosztuje to, może wybrać sobie dowolne książki. Oczywiście kup teraz, chodzi o aukcję kup teraz.
które ja tej osobie kupię. I oczywiście tutaj tylko zaznaczam, że książki wszystkie muszą być związane z historią, ewentualnie wojskowością, techniką wojskową i tak dalej. Jeżeli komuś marzy się, nie wiem, wielka księga Kama Sutry w pytaniach i odpowiedziach, no to niestety nie u mnie. Od razu coś takiego, mówię, nie przejdzie. Tylko i wyłącznie książki związane z historią. No i co, słuchajcie, to tyle. Kiedy odbędzie się konkurs? Nie wiem, czy nie mówiłem, powiem jeszcze raz. Jutro, czyli dzisiaj jest 22, jutro jest 23, 23 lutego o godzinie 19. Spotykamy się tutaj na Hitboxie i ja będę zadawał pytania, jak już się wszystko zacznie. Wy będziecie po prostu wybierać odpowiedzi i będziemy losować tego jednego szczęśliwca. Nie wiadomo, za które pytanie będzie ta nagroda. No i dobra, to tyle. Teraz poświęćcie troszeczkę swojego czasu na znalezienie odpowiedzi w internecie. Na pewno szukając tych odpowiedzi, coś wam w głowach zostanie. Tutaj zwłaszcza zwracam się do moich młodych widzów. Na pewno na historię wam się to przyda. Bardzo możliwe, że zagniecie jakąś cząstką wiedzy, którą teraz zdobędziecie swojego nauczyciela od historii, jest to bardzo prawdopodobne, słuchajcie. Także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. A ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia.